Murder Mystery, słuchajcie! Wracamy do was z nowym odcinkiem Murder Mystery, dlatego że wiele osób prosiło, żeby znowu się pojawiło. Ja przez chwilę myślałem, dobra, chyba koniec z tym, bo już wszystko wyczerpaliśmy, co się dało. Ale okazuje się, że wcale nie wyczerpaliśmy, bo powstają coraz to nowsze mapy z Murder Mystery, coraz to nowsze osoby, coraz to więcej osób buduje mi mapy z Murder Mystery, więc jeżeli wy też chcecie zbudować mi mapę jakąkolwiek i po prostu wysłać, to słuchajcie, pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować, żeby dać łapę w górę pod tym odcinkiem i słuchajcie, także, żeby wpisać kod ZIPEK w sklepie i wtedy na Discordzie dostajecie specjalną rangę. I ja oczywiście zobaczę każdą mapę, sprawdzam każdą mapę, wysyłacie mi ją i słuchajcie, nagrywamy na waszej mapce. Więc słuchajcie, naprawdę warto, a teraz jesteśmy w mapce Murder Mystery, czyli w gierce, w której są mordercy, jest szeryf. Tak, powiedziałem mordercy, dlatego że jest dwóch morderców na tej mapie. Niestety nie ma beczek, które umożliwiają niewinnym się jakoś bronić, ale myślę, że szeryf wystarczy na to, żeby pozabijać wszystkich morderców. I jedna ważna zasada, słuchajcie, jeżeli jesteś niewinnym i nie masz żadnej broni, i okaże się, że szeryf zabije jednego z morderców, te bronie mają leżeć na ziemi i nie możecie ich wziąć. To oznacza, że morderca zostaje na zawsze mordercą, a niewinny nie może zostać mordercą. Jedynie co, inny niewinny może zostać po prostu szeryfem. Chyba sprawy są jasne po prostu. Wszystko jest jasne, więc słuchajcie, gramy. Ja jestem niestety w tej rundzie niewinnym. Tak jakoś wyszło, słabo, ale słuchajcie. A few moments later. Właśnie usłyszałem, że ktoś kogoś zabił, więc nie wiem, gdzie jest szeryf. Panie szeryfie, panie szeryfie, i czy jest pan z nami tutaj gdzieś, czy już nie żyjesz po prostu? Mam nadzieję, że to nie szeryfa zabili. Bo byłoby słabo. O, zaraz, co tu się dzieje? Okej, jeden morderca nie żyje, słuchajcie. Jeden morderca został zabity. Są bronie mordercy, pamiętajcie, że nie możecie ich podnosić. Czyli szeryf zabił mordercę. Zdecydowanie na pewno szeryf. O, tu jest szeryf. Okej, jesteśmy bezpieczni. Dobra, to zostajemy. Jeden morderca już tylko został. A tylko jeden niewinny w sumie umarł. Więc jest dosyć łatwo, nie wiem, jak to się stało. Jak ty to zrobiłeś, szeryfie, że w ogóle się zorientowałeś? Kto jest mordercą? Przeczucie. Tak, przeczucie, jasne. Widziałeś broń, wyciągnął broń, nie? Nie? A few moments later. Nie wiem, dobra, nieważne. Słuchajcie, nieważne dlatego, że... O kurde, tu był gość w krzaku. O co chodzi? Ej, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem osób! Ej, tu są wszyscy! Zaraz. Tu jest każdy! To oznacza, że morderca jest wśród nas! Tutaj! Ej, star! Zaraz. Morderca gdzieś tu jest! I wydaje mi się, że to ten w krzaku! Jako jedyny się ukrywa, nie? Na pewno, ale patrzcie, jak się przestraszył od razu, jak to powiedziałem. Ej, to musi być morderca, bo jakby nie był, to by powiedział sobie, wywalone mam w to. A tak to się strasznie przestraszył, żeby nie przegrać. Coś czuję, że to może być morderca, ale teraz nie jestem pewien do końca, czy to ten? Tak, to ten. Dobra, nie mamy dowodów na razie jeszcze na to, kto może być mordercą, więc pozwolimy sobie jeszcze poczekać i zobaczyć, co się wydarzy. No na razie morderca jakoś słabo mu idzie, muszę przyznać. Co tu dużo mówić? Jeszcze dodatkowo, że stracił kumpla, to jeszcze ma tyle osób do zabicia. A szeryfów może być po prostu tylu, że specjalnie jak się trzymamy jeszcze z szeryfem, to wiecie, łatwiej jest podnieść tą broń jego i stać się nowym szeryfem. Więc na razie powiem wam szczerze, że chyba nasze miasto niewinny wycięża jak na razie. O! Widziałem strzał! Czy on był z budynku? Tylko, że pamiętajcie, żeby nie... Znowu słyszałem strzał. Nie wchodźcie wszyscy, bo teraz się wszyscy pomieszamy. Co, wiecie co? Ja mam nowy pomysł, co możemy zrobić, słuchajcie. Po prostu trzeba zdobyć kampę i wyczekać go, aż pokaże broń. I wtedy nie spuszczać go nawet na sekundę z oka. Jak tylko zobaczę. I wtedy już będziemy mogli... Okej, szeryf tam jest. Okej, wszyscy tam są chyba. Trzy... I tam jest piątka, tak, czyli wszyscy są tutaj, okej. Czyli pomieszało się znowu, nie wiadomo, kto jest mordercą, po raz kolejny. A few moments later. W jaki sposób my możemy mordercę tutaj znaleźć? Wiecie co, zdecydowanie wydaje mi się, że musimy się wszyscy rozdzielić. I niestety ktoś umrze, po prostu, ktoś musi się poświęcić. W sensie wszyscy się poświęcamy, bo w sumie nikt nie wie, kto umrze. Ale jakby musimy się poświęcić po prostu i dać możliwość mordercy kogoś zabić, żeby po prostu cała reszta potem graczy była w stanie wyskautować, no zobaczyć, kto to jest. No nie ma innej opcji, morderca na pewno nie będzie strzelał do nikogo, jak będziemy wszyscy w grupie, bo to jest zbyt ryzykowne dla niego. Więc rozejdźmy się wszyscy tak, żeby każdy był sam. Po prostu, każdy niech będzie sam. Zupełnie sam, nawet szeryf niestety. Co jest troszkę problematyczne dla szeryfa. Bo jak zginie i morderca zabije akurat niego, to niewinni będą mieli strasznie przekichan. O, gdzie są te strzały? Czy ktoś widział, kto jest mordercą? Dobra, chyba wiemy, kto jest mordercą. On jest mordercą, prawda? Ten, tutaj. Ale próbuje się ukryć. Tu. Nie!
Przepraszam, szeryfie, proszę mnie zabić. Proszę mnie zastrzelić. To ja, tak, przepraszam. Kurde, zaryzykowałem, myślałem, że to on, no wszyscy pokazywali, że to on. Nie wiem, dlaczego nie obserwuję szeryfa, czyli tego, kto mnie zabił, ale nieważne, no musimy obserwować w ten sposób. O, są pierwsze strzały, okej, okay, snajper, snajper, słuchajcie, czyli nikt stąd, obserwujcie, obserwujcie, gdzie on może być. Tak, 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 to tam, jest, widać go. Zginął? Kto zginął? Czy szeryf zginął? Nie wiem, kto zginął, czy szeryf, czy morderca. Szeryf zginął, szeryf zginął, lećcie po bronie, nie, nie, morderca wygra, serio? Co? Dawaj go! Nie! Morderca wygrał! Come on! Kurde, bele, no, jeszcze się z nas śmieje. No dobra, trudno, lecimy do następnej rundy. A few moments later. Słuchajcie, lecimy! Start drugiej rundy, w której jestem detektywem! Tak jest, w tej rundzie jestem detektywem. Mamy znowu dwóch morderców, więc słuchajcie, proponuję, żebyście wy jak na razie niewinni ze mną łazili, dobra? Chodźcie na razie ze mną, sobie połazimy razem. Najwyżej jak morderca mnie zabije, to zawsze będziecie mieli broń i będziecie mogli od razu odwet wykonać. Dobra, chodźcie do domku, zobaczymy, co jest w domku w ogóle, bo z tego co... A, tu nic nie ma. O, mam pomysł, co mogę zrobić jako detektyw. Mam pomysł, w jaki sposób mogę tutaj zadziałać w tej rundzie, ale w sumie to słabe, kiedy ktoś z was może być po prostu mordercą i ktoś z was pewnie jest. Chociaż w sumie może nawet nie. Może właśnie nie jesteś mordercami, bo morderca by poleciał gdzieś. Ej, ej, kto to uderzył? Kto uderzył kogo? Halo, 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 halo. To, pokazać mi osobę, która uderzyła drugą. Co to ma znaczyć? Co, ten tutaj, ty uderzyłeś? Przyznaj się, czy uderzyłeś, czy nie? Tak, uderzyłeś? Dlaczego to zrobiłeś? Czy dlatego, że jesteś mordercą? Nie? Aha, czyli jak nie jesteś mordercą, to ci nie zabiję. Ale ci oddam. Proszę bardzo, sprawiedliwość jest, słuchajcie, w moim mieście. Moje miasto ma być sprawiedliwe. A, o, a kto to przyleciał do nas? Ty jesteś dosyć podejrzany, że dopiero teraz do nas przyszedłeś i stwierdziłeś, nie mam kogo zabić, bo wszyscy są koło detektywa. To też do nich dołączę i poczekam, aż ktoś się odłączy, tak? A few moments later. Idę stąd. Słuchajcie! Biegajmy wszyscy, wszyscy dookoła, wszyscy biegamy, 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 biegamy. I wszyscy spadamy! I wszyscy spadamy, o! Co to takiego? Nieskończona ilość potek? Wow! A, to jest dobre, ej, ej, słuchajcie! Ty, jesteś niewinny? Tak? To bierz potę i wypijaj, bierz ją i wypijaj, słuchaj. I zbierz broń od razu, jeżeli umrę. Ja na pewno nie umrę, to jest moja gra. To jest mój odcinek, ja nie mogę przegrać przecież. Zdecydowanie musimy poczekać, aż jakieś usłyszymy pierwsze strzały dobiegające z jakiejś innej części mapy po prostu. Bo inaczej... No i co się dzieje? Gdzie ten morderca, no? A w sumie to dobrze, że nie zabija. Najwyraźniej jestem bardzo dobrym detektywem, skoro tak. Skoro nikt jeszcze nie umarł, to jestem najlepszym detektywem. Tamci są podejrzani. Tamci są podejrzani. Jak nic. A! Co? Serio? Serio? Wiecie, dlaczego detektyw ma tylko shotguna? A drugi detektyw ma tylko digla. Okej, słuchajcie. Kto to zrobił? Kto to zrobił? Ja nawet nie zauważyłem, kto to zrobił. Co tu się dzieje? Detektyw, dawaj go! Dawaj go, detektyw! Dawaj go! Nie! Co jest? Co tu się dzieje w ogóle? Co tu się dzieje? Dawaj! Dawaj z tego diglego! Dawaj! Jest! Brawo! Gratulacje, gratulacje! Jeszcze jeden! Jeszcze jeden! Jeszcze... Pamiętajcie, że jest jeszcze jeden, ale nie możecie brać broni tego, mordercy. Jeszcze jeden! Słuchaj! Musisz zaryzykować, musisz spróbować chyba po prostu kogoś ustrzelić, bo zaraz was tak wy wszystkich wykończy ten morderca, bo on dokładnie wie, który z was jest szeryfem, a został tylko jeden, a was jest tak mało, że zdecydowanie musisz coś wymyślić, żeby po prostu wszystkich zebrać, więc mam pomysł. Jako, że nie, że byłem pierwszym szeryfem, to powiedzmy, że za grobu jeszcze troszkę pomajstruję tutaj, dobra? Więc słuchajcie, chodźcie wszyscy w jedno miejsce. Szeryf, będę mówił za szeryfa, który jest w grze, chodźcie wszyscy na wulkan. Wszyscy na wulkanie niech się zbiorą. Kolwiek nie będzie na wulkanie, jest podejrzany i zestrzelony. Okej, ile jest osób? 3, 4, 5, 6. Wszyscy są. Słuchajcie, wszyscy są. Więc szeryf. Szeryf, czy ty masz jakiekolwiek podejrzenie? Jakiekolwiek? Cokolwiek? Wydaje mi się, że musisz zaryzykować po prostu. Bo nie wygramy tego. Dobra, słuchajcie, mam pomysł. Zipek mówi, słuchajcie, wszyscy ustawcie się w rządku, okej? Okay? Wszyscy ustawcie się w rządku. Zrobimy grę w... pierwszą reakcję. Zipek mówi, szeryf, pokaż broń. Zipek mówi, szeryf, pokaż broń. Dobra. O! Czemu to zrobiłeś? Nie! Nie, morderca zaczął zabijać!
Tam jest sprawa. Dawaj, 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 dawaj. Brawo, jest! Udało się! Udało się! Gratulacje! Zwyciężyliśmy z mordercami! Miałem taki fajny plan, a mi się nie udało go zrobić. Dobra, trudno, lecimy do ostatniej, trzeciej rundy. Także witam was, słuchajcie, w trzeciej rundzie, w której jesteśmy mordercami, a razem ze mną jest Fraggers oraz Olivier. Którzy razem ze mną będą na mikrofonach, cała reszta oczywiście nas nie słyszy. Jest wszystko tak jak trzeba, tak jak w normalnym Murder Mystery, czyli po prostu gramy sobie bez mikrofonów z innymi, a my sobie porozumiewamy się razem z Fraggersem i z Olivierem. Słuchaj, Olivier, jaką mamy taktykę? Mamy taktykę taką, że bierzemy lotnie do ręki, jakby nie chodzimy z kill-offem, jak nie wyciągnęliśmy broni. Żebyśmy się rozpoznali. Tak, żebyśmy wiedzieli, który z nas jest, słuchaj, bo cała reszta będzie chodziła raczej z kill-offami, nie będą czaili, o co chodzi. Proponuję tak, słuchajcie, rozdzielmy się wszyscy teraz i słuchajcie, zacznijmy strzelać w tym samym momencie, wtedy po prostu szeryf nie będzie wiedział, co się dzieje. Z każdej strony strzelają trzy osoby, więc słuchajcie, dobra, rozdzielamy się. Ty kogoś, ty jesteś... Tak, to ja, nie mam kill-offa. Dobra, rozdzielam się. O, to wy wszyscy, dobra, spoko. To co, rozdzielcie się jeszcze troszkę. Ej, bo zabijemy tego, patrzcie, on jest i sam. Dobra, to co? Nie, rezygnuję. My. Nieważne. Co nie rezygnuje? Co? Nie ma ryzyka, no nie ma zabawy. No bo ktoś widział z dachu, to chyba, wiesz, ale... Trudno, bo jest nasz trójka. Dobra, dawajcie. Zaczynamy strzelać na 3-4, dobra? Każdy ma cel jakiś obrany, obierzcie sobie cel. Słuchajcie, we dwójkę było po prostu za trudno, dlatego stwierdziliśmy, że we trójkę, tym bardziej, no, że ta mapa jest specjalnie zrobiona pod trzech morderców. O, szeryf słyszałem, że strzelił. Tak. Z digla. Do kogo? Olivier, to ty tutaj skaczesz? Ja. A, dobra. Ej, szeryf gdzieś tu jest. Ej, dobra, widzę Oliviera, jest zacznie. Dobra, Oliver, wszyscy tam biegają razem. Ej. Dobra, szeryfa widzę, nice. Zginął szeryf? Nie! O nie, zabiłeś mnie. O nie. Olivier mnie zabił. Tak. O nie, czemu ja mam takie słowo aima? Olivier, czemu mnie zabiłeś? O nie, ktoś tu biegnie. O, udało mi się! Nice. Ej, ale czemu oni... Ten ma shotguna! Dwóch jest szeryfów, o co chodzi? Dawaj. O nie, ma 23 HP. Uciekaj, masz tyłem uciec. Tyłem sobie uciekli. O nie! W ogóle Oliver o nie! Nie! Come on! No to cóż, no, zwyciężyło miasto. Po raz kolejny miasto zwyciężyło i niewinni. Może następnym razem się uda. Dzięki za oglądanie. Na razie. Cześć! Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka! Cześć!